finansowej po spotkaniu Łukasza Wrocław Asseco Gdynia. Zwycięskim dla naszych gości z nadmorza, z nami szkoleniowiec Asseco, Tanes Paset, a także rzucający Filip Marczak. Najpierw o kilka słów pomocowych komentarza standardowo prosimy szkoleniowca Asseco Gdynia. Thank you. I'm happy for this win because this match was tricky for us a little bit. We came in as a favorites, but we didn't know exactly what Śląsk would do. And I have to congratulate my coaching staff, Roman Tymański, Piotr Blechacz and Dr. Steinold, Jakub Steinold, for great scouting report for the players that we do know. And we tried to play our Asseco basketball. They surprised us a little bit with the aggressivity. Coach Eno Rajkovic put a lot of emotions in this team, so they will be a tough team at home with this kind of emotions and fighting spirit that the coaches put. To było bardzo ciężkie dla nas spotkanie, takie trochę z drugim dnem. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę troszeczkę czego się spodziewać po tych zawodnikach, którzy będą grali, ale chciałbym pogratulować z tego miejsca mojemu sztabowi szkoleniowemu, który przygotował świetny, podkreślę to, świetny scouting. Troszeczkę nas drużyna Śląska zaskoczyła może agresywną grą, a także tym, że trener Rajkovic natknął zawodników swojego zespołu do takiej gry bardzo emocjonalnej, z którą mieliśmy przez chwilę problem, ale cieszę się z tego, jak to spotkanie się rozwiązało, bo było dla nas, tak jak powiedziałem na początku, dosyć ciężkie, ale wyszliśmy obronną ręką. Anything else, coach? Tyle trener Tanes Paset i oddajmy głos Filipowi Marczakowi. Tak jak trener powiedział, może wynik nie odzwierciedla tego, ale był to dla nas na pewno bardzo ciężki mecz. Bardzo ciężko się przygotowywaliśmy do niego. Trenerzy skupili uwagę na setach, na zawodnikach Śląska Wrocław. Mimo to, że w okrojonym składzie Śląsk wystąpił, my bardzo ciężko się do tego meczu przygotowywaliśmy. Chcieliśmy bardzo go wygrać, udało nam się, cieszymy się z tego względu bardzo. I teraz już myślimy o kolejnym meczu, który jest przed nami za dwa dni, więc dziękuję. Z nami Jamie Rajkovic, także Norbert Kulon ze Śląska Wrocław. Prosimy o zajęcie głosu trenera Rajkovicza. I would like to congratulate the Asseco on the victory. They deserve to win. They were the better team today. They had they were better in many aspects of the game. We were hanging on there maybe 2.5-3 quarters, but at the end they prevailed to win. We had very bad percentage of the shot. We had some missed 3 points. The statistics is 21-4, and you cannot win the game with these statistics. Gratulacje dla Asseco, w pełni zasłużenie wygrali, byli od nas lepsi w każdym aspekcie gry. Trzymaliśmy się może przez 2,5, może 3 kwarty. Z tego co tak patrzę na statystyki, nie da się tak naprawdę wygrać spotkania grając na takim procencie rzutów z gry. What else? I have to say that our players tried up to their potential. They can play better, can make shots, but you can see that they wanted to compete and they wanted to fight. No, mogę powiedzieć, że moi zawodnicy próbowali na tyle, na ile potrafili, na tyle próbowali. Oczywiście mogą grać lepiej, mam tutaj na myśli głównie oddawanie celnych rzutów, ale na pewno walczyli. What else I could mention is that I'm not proud of the reaction that I did towards the referee Marek. I would like to say that I'm sorry for this burst of emotions. It was nothing personal. It was just in the fight of the game. So I would like to say sorry to the referee. I don't know. Maybe. This will cause that next game we will be playing with more fire. So I will not have to do things like this to fire up the gym and the players. Yeah. Chciałem przeprosić szkoleniowca za swoje zachowanie podczas meczu. Jeśli nie jestem z niego dumny, to nie było nic osobistego, absolutnie. To było tylko i wyłącznie nagły wybuch emocji. Chciałem w jakiś sposób wpłynąć na moich zawodników. Mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach nie będę musiał się do tego typu środków stosować, a będziemy grali z większym poświęceniem, sercem, jeszcze większą wolą. Jeszcze raz przepraszam sędziego Marka za to, co się dzisiaj stało.
Tyle jak na razie trenerem Rajkowicz i oddajemy głos rozgrywającemu Śląska Norbertowi Kulonowi. Witam wszystkich. Na samym początku chciałbym pogratulować zespołowi z Gdyni zwycięstwa. Nie ulega wątpliwości, że na to zwycięstwo sobie zasłużyli. Grali od nas lepiej, z większą dyscypliną. Co mogę powiedzieć? No, przegrywamy, czy to jest na własnym parkiecie, ale to, co jest krzepiące, to to, że walczymy, to, że kibice wstawali po udanych akcjach, po tych padach na parkiet, po tej walce, której nie brakowało gdzieś w spotkaniu. Troszkę próbowaliśmy grać agresywnie i sprowokować do jakichś tam błędów, strat Gdynia. Jednak no, ich bilans 7-3, obecnie 8-3, z niczego innego się nie bierze. No. Są zespołem ułożonym z ordynerem. Co do mojej osoby, no, dostaję dużo szansy. Grałem 38 minut. Troszkę dzisiaj zawiodłem, tak mi się wydaje, że mogę pokazać o wiele, wiele lepiej. To jest dla mnie szansa i postaram się w kolejnych meczach grać coraz lepiej, odważniej i ciągnąć ten zespół, no bo jednak wszystko zależy od jedynki. I to wszystko. No, chciałbym, żebyśmy dalej byli wspierani przez was, przez dziennikarzy lokalnych, przez kibiców i żebyśmy razem pchali ten wózek i osiągnęli jakiś cel.